Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Kurde, znowu jest śnieg, znowu nie podriftujemy, ale to nie szkodzi. Jak co miesiąc możemy sobie trochę zrobić odskocznie od driftowania. I dzisiaj pobawimy się trochę więcej w eliminatorze, może jeszcze jakieś skoczymy wyścigi multiplayer. Zobaczymy jak to wygląda, a przy okazji pogadamy, porównamy sobie Forzy Horizon 3. Pogadamy trochę o takich tematach związanych z przyszłością Forzy i o tym, o takiej trochę dezinformacji, myślę, na temat Forzy Horizon 5, bo też dużo osób gada jakieś dziwne rzeczy i wierzy tym jakimś fanowskim, wykonanym przez fanów trailerom, które zostały stworzone po prostu tak jako koncepcja, powiedzmy, tego, co oni by chcieli zobaczyć w przyszłej Forzie, mniej więcej. Okej, chodźmy sobie na... Nie wiem, czemu mam kluby niedostępne. What the fuck? Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie ostatnio miałem problemy z trybem multiplayer, żeby w ogóle dołączyć tutaj w Forzie. Coś mi nie chciało działać po reinstalacji systemu i zainstalowaniu jakby Forzy od początku. No ale teraz już wszystko wróciło do normy i od razu gra się łączy z trybem multiplayer, więc nie ma żadnego problemu. Jadę sobie takim koncepcyjnym, kurde, samochodem offroadowym. Nie no, to jest ogólnie samochód z gry Halo, tutaj w Forzie Horizon 4. Uuu, nie wiem czy tu lecę. Płacz na styk. Dobra. I tak, szukam mi sesji dla eliminatora. Jest trochę późno, jak nagrywam ten odcinek, więc nie wiem, czy mi kogoś znajdzie. Ostatnio zrobiłem odcinek, gdzie jakby próbowałem odpowiedzieć na pytania zadawane przez wielu z was, czy opłaca się w ogóle kupować Forzę Horizon 3 teraz. I część z was dalej się zastanawia, czy kurde warto tą Forzę kupić. No ja mówię, moim zdaniem warto, tak, bo macie ją teraz za 36 złotych, 35, 36 jakoś tak. I wersja Ultimate ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkim, całą zawartością w grze macie za 90 zł. I ta zniżka jest do 27 września, kiedy już, no niestety, ta gra zostanie wycofana ze sklepu i nie będzie można jej więcej kupić, więc myślę, że opłaca się, bo jest to fajna gra, dalej można w nią sobie ciekawie grać. Ja miałem ostatnio problemy z multiplayerem, więc jak nagrywałem odcinek o właśnie Forzie Horizon 3, gdzie mówiłem o tym, że czy opłaca się kupić, czy nie, no to mi nie działał multiplayer, nie mogłem wam pokazać, czy ktoś gra, ale w komentarzach osoby skomentowały, że się opłaca, bo ludzi tam jest trochę na multiplayerze i da się grać jak najbardziej, więc tam taka korekta do tego mojego poprzedniego filmu. Obejrzyjcie go, bo tam pokazuje, co w tej grze jest, czego nie ma. O, na przykład w Forzie Horizon 3 jest Tesla Model S, a w Forzie Horizon 4 już nie ma, nie? Nie ma w ogóle żadnej Tesli. O kurde, ktoś mnie tu na pojedynek będzie wyzywał chyba. Pięknie, dobra, zobaczymy, gdzie się będziemy ścigać. Okej, zawracamy. O nie, kurde, skąd on wiedział, że tam trzeba jechać? O kurde, ale mi chyba zrobi. Co on tam ma za furę? O nie wiem, nieważne, już jest znacznie dalej ode mnie. Mogę tylko liczyć na to, że gdzieś się rozwali. Chociaż ja mam chyba szybsze auto, bo go... Tak mam wrażenie, że go doganiam. Jakby się udało. No i obejrzyjcie sobie ten odcinek z Forzą Horizon 3, gdzie opowiadam co i jak, bo naprawdę niedługo już nie będziecie mogli w ogóle kupić, a 3 dychy to nie jest dużo pieniędzy. I warto, naprawdę warto się zainteresować tą grą. No jeśli komuś się nie podoba, no to nie ma sensu kupować, tak? Ale wydaje mi się, że jak ktoś ogląda mój kanał i lubi gry, które ja nagrywam, to Forza Horizon 3 też mu się spodoba. I tak jak mówiłem, tam trochę gorzej może się jeździ na kierownicy, ale jest jak najbardziej... O, nie jest tak źle. O! Udało się? Nie wiem. Kto ukończył? Kto wygrał? Chyba się udało. Ziom! Ekstra, dobra, bierzemy Subaru. To jest zresztą jeden z moich takich ulubionych modeli Subaru. Także co, zerknijcie sobie na ten odcinek o Forzie Horizon 3. Myślę, że was zainteresuje, zwłaszcza, że niedługo nie będziecie mogli kupić gry. No i właśnie, tam mam... O kurde, ale gościu tutaj wyskoczył z 8 poziomem, ja stąd spierdzę.
spierdzielał. Co spierdzielał. Nie dam mu rady, jaką on, skąd to taką furę szybko ogarnął sobie na tym poziomie? Skubaniutki. Jeszcze ani razu eliminatora nie udało mi się wygrać. Parę razy byłem na drugim miejscu. No kurde, no zobaczymy, a ten tutaj? O, światełko mi zgasło. Muszę sobie włączyć. O, shit! Goni mnie ten gościu! Specjalnie... O, fucking shit, dobra, co robimy? O nie, na autostradzie, najgorzej! Ja mam Subaru, on ma jakieś koksiarskie auto z 8 poziomu. Moje Subaru tu nie da rady. Ja będę miał tutaj dwie... ma Ferrari, no No i dupa, 27. O Boże. Ja szybko tę sesję znajduję, kurde. Już nowa sesja jest. No i część z was też mi pisze tam w komentarzach, wprowadza inne osoby w błąd, że Forza Horizon 5 będzie miała premierę we wrześniu. Skąd macie takie informacje? Słuchajcie, sprawdzajcie źródła tych informacji, bo to jest nieprawda. Forza Horizon 5 nie będzie miała swojej premiery we wrześniu, bo została po pierwsze zapowiedziana Forza Motorsport została zapowiedziana chyba na jesień jakoś z premierą Xboxa. Nie jestem pewny dokładnej daty. Jeśli ktoś z was wie, to skorygujcie mnie w komentarzach. No ale nie wprowadzajcie innych błąd, bo ktoś potem powiela te informacje, które gdzieś tam przeczytał pod jakimś filmem na YouTubie i wiesz, czy potem robi się z tego taki głuchy telefon. Dorabiane są do tego jakieś historie. I dalej w dalszym ciągu wysyłają mi różne osoby jakieś zwiastuny Forzy Horizon 5, że Forza Horizon 5 będzie w Polsce, czy gdzieś tam w Japonii. Nic tak naprawdę nie wiadomo jeszcze na ten temat. I no mówię, sprawdzajcie źródła tych informacji. Dopóki nie wiadomo, nie ma żadnego zwiastuna ani nic na temat nowej Forzy, to tak naprawdę nic nie wiemy o tej grze, no. I nie ma się co podniecać póki co. Dobra, mini kontra mini, zobaczymy co będzie. Tutaj. Idziemy na przełaj, nie? Ale uczciwy pojedynek tym razem. Nie, jakieś tam... No, głupio, gdyby to Ferrari było jak kontra to Ferrari, ale powiedzmy po jakimś offroadzie, to by było całkiem spoko, a tutaj autentycznie na autostradzie, najgorzej, nie? Ja mam nadzieję, że Forza Horizon 5 będzie trochę w jakiejś innej scenerii, nie takiej nudnej jak ta Wielka Brytania, że faktycznie będzie interesująco. Ta Wielka Brytania tak mi, no, trąci smutkiem strasznie. Tutaj co chwilę pada. Znaczy, powiem wam, że sezony są spoko, byłyby spoko, gdyby nie było tej cholernej zimy, bo w taką zimę, no ja akurat lubię bardzo sobie driftować. I, o, zapomniałem powiadomień wyłączyć, muszę powiadomienia wyłączyć, żeby nie dostawać ciągle jakichś głupich zaproszeń. Dopiero co zainstalowałem Forzę i tak jest. Dziwnie jeszcze, nie wszystko działa tak jak chcę. No ale w każdym razie... Na czym tutaj skończyłem? Nie ma żadnych, wiecie, informacji na temat Forza Horizon 5, więc na spokojnie. Jak będą jakieś informacje, na pewno będę jednym z pierwszych kanałów na YouTubie, zwłaszcza polskim, o którym się dowiecie na ten temat, że coś się pojawiło, jakaś informacja. Póki co, no nie ma nic, żadnej informacji na ten temat. Nawet Microsoft nie daje żadnych info takich przedwczesnych na temat Forza Horizon 5. Prawdopodobnie dostanę jakiś wczesny dostęp do tej Horizon 5, więc ode mnie się na pewno pierwsi dowiecie na ten temat. Albo z jakiegoś... portalu o grach typowo, nie? Oni też tam mają takie wczesne info na ten temat. Póki co nic, naprawdę nic nie wiadomo. Najprawdopodobniej Forza Horizon 5 jest już w produkcji. Chociaż też słyszałem jakieś takie pogłoski, że... Powtarzam, to są pogłoski, nie? Też nie traktujcie tego jako stuprocentowa informacja. Słyszałem takie pogłoski, że na razie nie będą pracować nad Forza Horizon 5, co by było moim zdaniem strasznie głupie, no bo jak? Jest w ogóle chyba najlepsza wyścigówka
na rynku, jaka istnieje. Nie wiem, czy ktoś z was byłby w stanie wymienić coś lepszego, gdzie może sobie i casual pograć i z takim graczem, powiedzmy, półprofesjonalny. Nie? Czyli powiedzmy pad kontra kierownica i mogą sobie pograć, powiedzmy, na równi. Pobawić się, jakby każdy z każdym, jak ktoś nie zna się na samochodach i chce sobie po prostu pojeździć jakąś fajną furką, może tutaj wbić i grać i się fajnie bawić. To jest duża, duża zaleta tej gry. Wiesz, jest przyjemna ta gra też w odbiorze, no nie? Ma fajny feeling z tego, jak się w niej gra. Czekaj, ktoś tutaj próbuje mi deltę ukraść. Czekaj. Co się tu dzieje? Zabrałem mu furę! Ty, zabrałem mu furę! A co on robił? Dobra, wyzywa mnie na pojedynek za karę. Owen, chłopie, ty masz Crown Victorię. Co ten gościu tu robi? A on się chyba zastanawiał, czy wziąć ten samochód, czy nie, bo on ma Victoria. Victoria też jest, kurde, dosyć szybka, tylko Lancia jest dobra na przełaj. Zobacz, jak ładnie ciśnie. Kurde, jakie wąskie kółeczka mam tutaj, takie nieoffroadowe, ale gościu jedzie asfaltem. No to nie jest do końca taki zły wybór, bo on tam większe prędkości osiągnie. Tak można powiedzieć, że teraz jesteśmy tak trochę na równi nawet. Dobra, mam asfalt pod kołami, nie jest źle, ale on ma, kurde, całkiem dobrą drogę. Shit. No. Może być niezbyt dobrze dla mnie. Nie wiem, czy obrałem dobrą strategię. O, dobrze tam ciśnie, skubaniutki. Leci. O, fakty. Wydupi mnie zaraz, gościu. O, kurde, ty, rozwalił mnie. Dobrze pojechał asfaltem. To był dobry wybór z jego strony. Ja nie wiedziałem, że tu będzie taka góra, nie? Co on zrobił? Dobra, myślałem, że nie trafił. Myślałem, że mam jeszcze szansę. Jestem ciekawy nowej Motorsport. W poprzednią nie grałem na kierownicy, tylko tam trochę na padzie pograłem, ale wiadomo, że na padzie to nudne, jak się gra w Motorsporta. I tak obecnie też gram sobie w Project Cars 3. Tam żadnego odcinka nie nagrałem, bo są straszne obostrzenia, jeśli chodzi o embargo. Więc tam na przykład możesz tylko wybrać sobie odpowiedni ten... odpowiednią trasę, odpowiedni samochód i odpowiednie warunki pogodowe. Nie wszystko można pokazać w odpowiedni sposób, więc stwierdziłem, że... A gra też nie jest jakaś tam wybitna, więc może coś tam po premierze nagram kilka odcinków z Project Cars 3, ale na obecną chwilę gra jest taka, no... nie wzbudziła mojej jakiejś tam wielkiej sympatii. W każdym razie czekam na Motorsporta, bo myślę, że ta grafika w Motorsporcie już pójdzie trochę do przodu i że ładniej ta gra będzie wyglądać od Horizon 4. Więc to będzie trochę skok. Mam nadzieję, że będą właśnie trochę lepiej wyglądać te... samochody, że jednak bardziej szczegółowo je podwzorowują. To będą takie już torowe wersje chyba tych samochodów. Chociaż w Motorsporcie 7 chyba mieliśmy też takie zwykłe drogowe auta, którymi się ścigaliśmy po prostu na torze. Muszę sobie tą 7 przetestować i sprawdzić ją, bo naprawdę nigdy nie grałem. Wiem, że tam grafika jest trochę gorsza. Ta grafika jest na poziomie chyba między Forza Horizon 3 a Forza Horizon 4, taka, powiedzmy, że przejściówka. No jednak jeśli mówimy o serii Forza, to mamy na myśli jej oprawę graficzną, bo ona jest tutaj fantastyczna i fantastycznie się tutaj gra w tę grę. O, widzę, jakiś dropik tam jest. Więc myślę, że możecie liczyć też na moim kanale jakiś taki flashback do Motorsport Forzy, do 7. Oczywiście ją mam, chyba nawet w wersji Ultimate. Swego czasu była też taka wersja chyba okrojona Forzy Motorsport, czyli Forza Apex, czy jakoś tak to się nazywało. No i patrz, znowu Subarka mi dropa, mam nadzieję, że teraz nie przegram. Pyk, zabieramy. Dobre było, jak temu gościowi zabrałem lunch spod nosa, ale niedobre było to, że przegrałem z nim. No, także sprawdzimy sobie tego Motorsporta. Ja tam słyszałem, że faktycznie tam ta gra już jest taka bardziej symulacyjna, że mamy tam pit stopy, możemy sobie już takie prawdziwe zawody nawet urządzać w różnych grupach
pojazdowych. Nie sprawdzałem, czy tam open wheel jest i są zawody w F1. Fajnie by było to też sobie przetestować, ale myślę, że do F1 jest po prostu gra F1, która jest kapitalna. Tam się po prostu fantastycznie jeździ tymi samochodami. Super można je wyczuć i powiem wam, że naprawdę jak pograłem sobie w F1 2020, to zmieniłem moje nastawienie do gier torowych, bo trzeba się bardzo skupić na tym, aby ten tor dobrze pokonać. Tutaj w Fordzie to jest taka trochę bardziej chillowa jazda, jest taka arcade'ówka, w której możesz też dosyć fajnie pobawić się na kierownicy i jeździsz tutaj raczej tak, o, jakby nie ma tutaj bardzo zaawansowanej fizyki, nie zużywają nam się opony, chociaż można to chyba sobie włączyć, nie? Że opony nam się zużywają. Ciekawe jak to działa, nigdy tego nie włączałem, że tam osiągi jakoś samochodu się psują czy coś takiego. Ale nie włączam tego. W Formule 1 no to faktycznie ma to sens, bo tam wjeżdżamy sobie do tego pit stopu, jakoś szacujemy jakąś strategię, jak chcemy, powiedzmy, dane okrążenie pokonać, wybieramy sobie takie czy takie opony. To jest super, kurde, naprawdę wkręciłem się w tę grę. Tylko teraz nie mam żadnych takich zawodów przed sobą, które by mnie nakręcały, żeby w niej ćwiczyć. Wiesz, tak jeżdżenie tych kółek dla samego jeżdżenia to dla mnie jest takie, no, smutne. Wolałbym na przykład mieć jakby taką wizję, że o, za 2 miesiące będzie jakiś tam większy wyścig, jakieś zawody, tak jak ostatnio między tymi streamerami i youtuberami, i to było fajne, nie? I ten ma już 5. poziom, gościu. A tu mamy, co my tu mamy? O, siemaneczko! Siemaneczko, gonimy go. Jest! Złapałem gościa. Złapałem na wędkę. Miniacza. Także Motorsporta myślę, że sobie też przetestujemy. Ostatnio grałem sobie też w Car X Drift Racing, ale nie chcę nagrywać na razie żadnego odcinka, bo chciałbym sobie tam poćwiczyć. Tam się troszeczkę inaczej driftuje, ale powiem wam, że ja byłem w szoku, bo to jest taka typowa gra mobilna. I wow! Jak tam fantastycznie działa kierownica, to jest dla mnie totalny mind blow. Jedziesz sobie w zakręt, fajnie ci furka wchodzi w ten zakręt, no jest bajka. I kierownica zajebiście reaguje na to, jak się zachowuje samochód. To jak stunigujesz sobie samochód, tak będziesz jechał. Mega sprawa, naprawdę. O, znowu jakieś zaproszenie, Boże. O, chyba mnie miniacz wykręci. Wyjechał sobie już na asfalt. Głupio by było przegrać w Subarce. Jezu. Jeszcze nigdy nie udało mi się wygrać zawodów tych eliminatora. Zobaczymy jak będzie teraz. Myślę, że mam szansę. O kurde, pojechał na przełaj. Odważny gościu. Chyba dobrze zrobił nawet. Aż tak muszę zrobić. Nie, zaraz kurde gościu wykręci, nie? Pojadę trochę shooterkiem. Shooter. I tutaj na przełaj. Drobinkę. O, już widzę metę. O, nie, drzewo. Dobra, mamy metę. Ktoś mnie kurde goni. Jest na razie niedostępny. Ja jestem dla niego niedostępny, ale ktoś tam z tyłu siedzi. Dobra, zobaczmy jaka fura mi się teraz trafi. Oczywiście ulepszamy moją. Jakąś lepszą weźmiemy. 4. poziom. Nie ma źle. Próbujemy. Supra! O, fuck. To nie był dobry pomysł. To jest chyba bardziej takie szosowe auto. W dupy się prowadzące. No nic, ale chyba lepsze od tej Subary. Na pewno szybsze. I traktor pojechał. Ty, może tutaj coś będzie. 4. poziom i mamy... Nie no, Supra znowu. To mi niepotrzebne. Jedziemy dalej. No i w Carlixa mi się fajnie takie odczucia z jazdy tym samochodem, naprawdę. Byś się nie spodziewał, że taka gra teoretycznie niskobudżetowa, ale oni na pewno dużo też hajsu zarabiają z tych gier mobilnych, bo oni mają tam i Carlix Traffic Racer, jakieś tam Carlix Highway Racer czy coś takiego. Dużo mają tych gier mobilnych i na nich na pewno sporo pitos im przybyło, bo to słyszałem, że gry mobilne zajebisty zysk jest. W każdym razie o, tu mamy turę, nie bierzemy go. Mamy szybszą furkę, nie?
No i gra jest zajebista też na kierownicę, co byłem w szoku, bo na telefonie sobie w nią trochę pograłem. Nie wiem, czy to był ten Carix, co ja myślę, czy to jest jakaś inna wersja jest na Steama, ale widziałem, że jest tam gra multiplatformowa. Już w ogóle szok, nie? Ojej, ojej, ojej. To nie jest drift spec. Ale super, da się fajnie zrobić na drift, zresztą ją robiłem. O ty, jak mało powera tu mamy. Mamy chyba standardowy silnik 320 koni. Z dwoma inhalatorami. Bo to nie chcę w ogóle fruwać. Nie wiem, to będzie trzeba zmienić to auto na coś innego. Ale tam widzimy koniec areny. Fajnie jakby tutaj na eliminatorze były na przykład, że można grać dwójkami, nie? O kurde, muszę zakręcać. U mnie gościu chyba wyzwie na pojedynek. Nie wyzwał mnie, nie trafił. Jadę w drugą stronę. No, fajnie jakby tutaj był tryb, wiesz, rywalizacji dwójki, nie? Że na przykład masz jednego kolegę. Tylko nie wiem, jakby wyścigi wtedy wyglądały, takie pojedynki. Na jakiejś zasadzie, że co, że we dwóch się ścigamy? Nie, tak dziwnie. Wtedy się pokonać. No, nie wiadomo, kto by wygrał. A jakby. Chyba, że na punkty jakoś, na przykład odległość od tego punktu finalnego. I to by się liczyło, że jak dwa samochody są bliżej. Nie wiem, trzeba by było jakieś zasady inne ogarnąć. No, powiem, że ten eliminator jest to jeden z takich fajniejszych trybów, jakie zrobili do Fordzy. Bo był ten tryb mistrzostw driftowych. Dla mnie to jest słabe, chociaż fajnie oczywiście, że dodali jakiś taki tryb na mistrzostwa, ale no, można by było to zrobić lepiej. Jakoś inaczej. Nie, taki z prawdziwego zdarzenia to zrobili tak w trybie Fordzy, czyli totalne szaleństwo. No ale dobrze, że jest, no niech sobie tam będzie. Gości widzę, że z tyłu nie odpuszczę. Nie, chce mnie koniecznie złapać. Ale widzę, że nie ma jakoś dużo szybszej furki, więc mógłbym mu się dać dogonić i ten pojedynek z nim zrobić. Chyba wypadł z zakrętu czy coś. Nie. Goni, goni. Goni, goni. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, będzie Supra kontra. A, coś tam się czai. Nie wie, czy się za mnie wziąć, czy nie. Coś tam ma, no, boi się. Chyba Audi, albo. Nie wiem, co tam ma. Nie, Supra! Supra kontra Supra, dobre. Dobra. Jadę ulicą. Tutaj mamy przez las, to się nie opłaca. Chyba próbuję na przełaj śmignąć. Nie, tutaj to nie. Jak dobrze pojadę, to powinno być ok. Tam jest za dużo tego lasu i za dużo nierówności takich terenowych, ale kurde, jakoś nie jedź tam nie na czółek. O kurde, milimetry. Ale jakoś tam ciśnie, gościu. Czyżby wygra? Chyba nie. Ja teraz jadę sobie tu. Owce, zdupiajcie. Ja mam tutaj ciężki temat się robi powoli nieciekawie z tym gościem. Supra kontra Supra, gościu. No ty, wyprzedził mnie. Patrz! Opłaciło mu się jechać na przełaj. O nie, o nie. No, jeszcze miałem nadzieję, że nie trafi. Ech. Mam taką informację, która pewnie ucieszy starych widzów, że, no, może już pewnie niektórzy wiedzą, ale wznawiam moją serię z Drivera San Francisco. Nagrywam totalnie od nowa wszystko. Niestety nie udało mi się podłączyć tego całego mojego sprzętu. Driver nie wspiera tej kierownicy. Jeszcze coś tam może pokombinuję, ale ogólnie zacząłem grać już na padzie, bo też mam od razu te wszystkie przyciski do sterowania. Tam trzeba jakby dużo akcji robić z tym związanej. Jakby fajnie się tam grało na kierownicy. Kiedyś podłączyłem G29 i ta kierownica była wspierana przez drivera San Francisco, ale no niestety ta moja jakoś nie współpracuje. Tam jest jakaś możliwość chyba modyfikacji plików czy coś takiego, żeby to zadziałało, ale jeszcze tego nie próbowałem i tam mnie trzeba pokombinować.
Jak ktoś z was wie i miał do czynienia i konfigurował już drivera San Francisco pod tym kątem, może napisać w komentarzu. W każdym razie, mimo nawet, że się sam coś skombinuje z tymi plikami, to czytałem, że gra potrafi się łatwiej wywalać, bo tam coś problemy z obsługą jest i tak dalej, i tak dalej. Ale muszę wam przyznać, że w driverze San Francisco fizyka tych pojazdów jest po prostu niesamowita. To jak te pojazdy się bujają podczas zakrętów, wow, to jest totalny kosmos. Fantastyczna sprawa. Tam sobie dałem takiego moda graficznego, dzięki czemu ta gra trochę lepiej wygląda, bo ona ma tam jakieś dziwne cienie, ona w ogóle taka jakaś ciemna jest, nie da się rozjaśnić obrazu ani nic. Co to za dziwny komunikat na górze? Chyba mi nie zniknie już do końca odcinka. A co? Okej. Chyba zniknął. Fantastycznie się tam jeździ, mówię wam. Jakby taka fizyka jazdy, taki model prowadzenia pojazdów był w tych nowych NFS-ach, powiem wam, że te NFS-y by biły wszystko na głowę. Naprawdę. Gdyby nawet w tych NFS-ach był taki sposób prowadzenia jak w Project Cars 3. Te samochody w Project Cars 3, też tam nagram odcinek z Projecta. Zobaczycie, że one się tak też śmiesznie bujają podczas przyspieszania, dosyć realistycznie. Tutaj masz wrażenie, że w Forza Horizon te wszystkie samochody są takie dosyć sztywne, nawet jak bardzo mocno zrobisz mu... jak bardzo mu to zawieszenie poluźnisz, się wydaje taki trochę sztywny. No może akurat ten Raptor, to Raptor jest, czy? Chyba Raptor, no. Ten Raptor jest nawet taki offroadowy, to on się tak trochę ugina podczas tego przyspieszania. Ale jak już bym wziął jakiegoś takiego Mustanga czy coś, no Mustang jeszcze ma takie może bardziej sztywne zawieszenie. Chociaż nie do końca, też się tam trochę buje jak mocniej przyspieszać, tak? Tutaj wchodzi to co, zawsze gaz do końca i jedziemy, nie? No to ugina się to zawieszenie. Tutaj w Fordzie na przykład i w też innych grach wyścigowych to wszystko jest takie sztywne. A w driverze San Francisco, wiesz, wykręcasz, samochód się trzyma tej jezdni, czujesz jak wiesz, w moment kiedy on traci tą przyczepność, jest takie kurde niesamowite. Jakby każda gra wyścigowa, każda gra samochodowa inaczej się zachowuje, czy to na padzie, czy nawet na kierownicy. Inny ma ten sposób prowadzenia, ale zdecydowanie nie akceptuje tego, co się dzieje w nowych NFS-ach. Chociaż Need for Speed Heat już miał lepsze to prowadzenie. Jeśli się ścigaliśmy z kimś, to już było całkiem w porządku. To jeszcze nie było to, bo i tak samochody potrafiły się zachowywać dziwnie. Tak driftowanie w Need for Speedzie, to pewnie wiecie z moich odcinków, że to jest porażka i powinni ludzie zostać za to ukarani. Zresztą od Need for Speeda 2015 już była lipa, więc mam nadzieję, że Crateiron zrobi lepszą robotę, jeśli chodzi o ten feeling właśnie z jazdy, że naprawią to, że zrobią taki powrót do swojego sposobu prowadzenia tych samochodów z Need for Speeda 2010, czyli Need for Speeda 2012. Oh man. No cholerna zima, kurde, nie podriftuję dzisiaj. Tak chciałem wam odpowiedzieć dzisiaj na odcinku, co czeka na tym kanale, jakie gry się pojawią, bo na pewno będzie Car X Drift Racing, jak się już nauczę driftować. Jest to dosyć trudne tam, inne na pewno niż w Forzie. I tak samo trudne jest w Assetto Corsie i do... O właśnie, nie powiedziałem jeszcze o Assetto Corsie, bo do Assetto Corsy sobie oczywiście jeszcze dojdziemy. Tam też driftowanie jest zupełnie inne niż w Fordzie. Zasady są oczywiście takie same, trzeba w podobny sposób kontrować, ale jednak ten force feedback, czy w Assetto, czy właśnie w Car X, czy w Fordzie, są to zupełnie inne tematy i to nie jest tak, że Assetto Corsa jest najlepszą grą do driftowania czy coś, że tam jest po prostu trudno. Assetto to też nie jest taki stuprocentowy symulator. I też niekiedy samochody zachowują się tam dziwnie. I w ogóle Assetto Corsa to jest taka gra, która sama w sobie jest bardzo słaba, bo jak ją pobierzesz sobie ze Steama, kupisz tą podstawową wersję, czy nawet z dodatkami, to masz bardzo ograniczone pole manewru, nie? Niewiele tam możesz zrobić, masz kilka torów i tyle.
Natomiast ta gra zyskuje na wartości dopiero wtedy, kiedy faktycznie sobie zainstalujesz wiele modyfikacji, nowych trasek i tak dalej. To wtedy faktycznie robi się ciekawie, nie? Dobra, Ford Raptor kontra Audi. Może być ciężko, bo Audi jest, no kurde, szybsze. Gościu chyba gra na na klawiaturze. Dobra, 1,5 mili mamy, ale mamy jazdę na przełaj. Gdzie mam nadzieję Raptor trochę pokaże swoich zębów. Gościu tam zostawił mnie. Audica jednak chyba przykokszona, nie? No ciśnie gościu. Nic dzisiaj się chyba nie uda wygrać. Zobacz, cały czas z tyłu Lucek. Co, jak ty grasz? Za dużo gadasz, kurde. Ale czekaj, pojechał przez CT. Może się tam rozwali. Nie, ładnie wyjechał. Wyskoczył, chyba się rozwalił. Czekaj, czekaj, chyba się rozwalił. Redukcja. O, ja też się tu rozwalę. Dawaj, Raptor, kurde, taki wielki klocek pod maską. Nie dasz rady? EcoBoost, co jest? Za niski poziom, no. Pięknie, 22 z 40. No i tak to wygląda. Skończyliśmy, no niestety dzisiaj driftować, no nie, przez cały tydzień nie będzie driftowania. Ja nie nagrywam nic przez ten tydzień już z Fordzy. Pierniczę to, czekam na wiosnę. Ja nie mogę, płakać mi się chce. No nie ma driftowania. Zrobiliśmy sobie ostatnio Honda Civic, Golfa 4 do driftu. No ale była ładna pogoda, był dym spod opą. Czasami padał deszcz, no trudno, no. No nic. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się, na razie. Hejka.